Słuchajcie, jeśli pod tym odcinkiem będzie 30 tysięcy łapek w górę, do każdego influencera wyślę odgłosy zwierząt. Co? Dobra, dawaj, musisz to zrobić. Hej słodziaki, a dzisiaj zadzwonimy sobie do kolejnych influencerów oraz wyślemy im głosuki. Zobaczymy, kto taki tym razem zareaguje na naszą wiadomość i sam nam odpowie. Jestem mega ciekawa. W ostatnim odcinku, który macie tutaj, dość sporo osób nam odpowiedziało. Oczywiście kilkoro z nich odpowiedziało później, dlatego sobie razem zajrzymy, kto taki jeszcze mi odpisał, odpowiedział, a może się nagrał. Tak więc co, nie ma co przedłużać, lecimy i zobaczymy osobę numer 1. Sasia, jak coś? Pierwsza osoba, jaka mi odpisała, była to Werka Aferka, która dopiero w sobotę mi opisała, ups, ja Instagram. Czyli posłuchajcie się na Instagramie, ale to jej oczywiście wybaczamy i dziękujemy, że nam odpisała, także mega sprawa. Dzięki, Werka. Dalej. Natalia Sisik powiedziała, oh my gosh, dziękuję ci, co pamiętają, co jej wysłałam z głosówek. Mogą napisać to oczywiście w komentarzu, ja wam przypnę serduszko. Z tego, co widzę, jeszcze jedna osoba mi odpisała, a w sumie to odpowiedziała. Mario nagrała głosówkę, więc zaraz ją razem wysłuchamy. Napisała mi, hejka, jakbyś powiedziała, że dzwonisz, to by odzwoniła. Myślałam, że zbierasz info o słodyczach, bo ja ją spytałam o jej ulubione ciasteczka. Zobaczmy. Nie działa. Czekaj. No, po 5 minutach. Sytuacja opanowana, słuchajcie, działa. Hejka, ja myślałam, że ty na serio kręcisz jakiś odcinek, na przykład pod tytułem ulubione słodycze influencerów. Bo powiem ci, że powiedziałaś to z takim przekonaniem, jak profesjonalna prezenterka telewizyjna. Naprawdę. A dziękuję. Czyli kręcimy odcinek, ale trochę inny. Znaczy wiesz, kręcimy odcinek, ale trochę inny. Ale bardzo mi miło, dziękuję. Okej, pierwszą osobę już mamy w sobie zaliczoną. Marina występuje w naszym odcinku, także jej bardzo dziękujemy i pozdrawiamy oczywiście. A my przechodzimy do kolejnej osoby, do której jeszcze nie wysyłałam głosówki i się mega stresuję, bo ja jestem tchórzem. Ja jestem po prostu tchórzem. To czekaj, tu był komentarz najbardziej lajkowany, do których osób mamy zadzwonić. Właśnie, miałam ten komentarz, czekaj. I najbardziej łapkowany komentarz to jest na kolejnym odcinku, możesz zadzwonić lub wysłać głosówkę do Josiego na przykład. Co ty na to, żeby właśnie do niego wysłać tą głosówkę? Tak jak pamiętacie, kiedyś Josiemu wysyłaliśmy paczuszkę z Markiem! Markiem, tam był mamut, to może spytamy go tego mamu, albo nie, nie wiem, to odczytaj, bym spytała go, czy woli mamuty, czy dinozaury. Napiszcie widzowie, kochajcie w komentarzu, czy wolicie mamuty, czy dinozaury, a my co mu napiszemy? Chyba jakie napiszemy? No powiem, no. Ja nie lubię nagrywać głosówek, weź przestań. Chociaż nie, czekaj, nie odczytał ostatniej wiadomości, więc jest szansa, że tej nie odczyta. No dobra, to co mam nagrać? Nie, ja nie dam rady. Nie dam rady, czemu ostatni odcinek wam się tak strasznie spodobał? Ja nie mogę. Mogę go spytać, mamut czy dinozaur? Dobra, bo nie myślę w tym momencie, więc szybko go spytam, zanim przemyślę, czy to jest dobra decyzja. Strasznie. Tak jak z Darlitką. Tak. Dobra. Nie, dobra. Już tak, cześć, już mam do ciebie naprawdę bardzo ważne pytanie. Nie, to się już nie dramatyczny aż tak. Nie? Jest straszne. No to tak robiliśmy. Hejka, Josi, w sumie mam bardzo, bardzo ważne pytanie i to pytanie naprawdę, naprawdę zmieni dużo. Słuchaj, wolisz mamuty czy dinozaury? Serio, to po prostu kręcę odcinek i jestem ciekawa, jakie anime lubisz najbardziej. Hejka, Josi, w sumie mam bardzo, bardzo ważne pytanie i to pytanie naprawdę, naprawdę zmieni dużo. Mamuty czy dinozaury? Nie. Okej. Wysłane widzowie. Boże, nie odczytuj tego, błagam. Poleciało. Tak. Słuchajcie, dalej mamy wyliczoną w komentarzu Julia Żugaj. Do Julii Żugaj już wielokrotnie pisaliśmy, więc sądzę, że nie ma sensu po raz kolejny jej truć i po prostu przejdziemy do kolejnej osoby. Aga Grzelek. Do niej pisaliśmy i wydaje mi się, że chyba nam kiedyś nie odpisała, ale może głosówki wysyła. Aga Grzelak. W jej sklepie w ogóle też robiliśmy zakupy. Zakupy macie na tym filmiku, także zapraszam was tam cieplutko. O, matko, za nią wyświetliła. No dobra, miejmy nadzieję, że tym razem tego nie zrobi. Co ją spytamy? Co jej nagrać? Nie mam zielonego pojęcia. Ja też nie wiem, czekaj. Jej ulubiony kolor. Nie, no to zbyt banalne pytanie. Nie rób czegoś takiego, no. Trudniejsze pytanie, dawaj. Gdybym miała wybierać jedną rzecz na bezludną wyspę. Dobra. Nie, trzy rzeczy. Tak, trzy rzeczy. Co byś działała na bezludną wyspę? Hejka, kręcę odcinek i jestem mega ciekawa, co wybrałabyś na bezludną wyspę. Możesz wybrać trzy rzeczy, ale to muszą być konkretne rzeczy, które na pewno się przydadzą. To było łatwe, czemu? Ponieważ czasem mam wrażenie, że jednak ktoś jednak tego nie wyświetli i wtedy mam taki lajcik, ale jeśli ktoś wyświetla, to wtedy się bardziej stresuję. Kolejną osobę, która jest wypisana właśnie w tym komentarzu, jest Dominik Rubiński. Dominik Rubiński, więc lecimy już do niego. Też chyba kiedyś coś do niego pisałam, ale on na pewno nie wyświetlił, co nie? Nie pamiętam, może się zapytać, kiedy nowa wata. Kiedy nowa wata mam spytać? Nie mam zielonego pojęcia. No co ty, weź się nie wygłupiaj. On
testuje słodycze bardzo często, Dominik. Możesz się zapytać. Ulubione słodycze? Zagraniczne słodycze. Dobra. Eka, kręcę odcinek i mam takie pytanko. Jakie są twoje ulubione zagraniczne słodycze? Mamy to już obcykane. Teraz ładnie zrobimy screena dla was i lecimy do kolejnej osoby, którą wypisała nasza Julia. Mołczanow, zawsze mówię to źle. Mołczanow, okej, do Patrycji też pisaliśmy i Patrycja na 100% nie wyświetliła, ale wydaje mi się, że kiedyś polubiła mój rysunek, który zrobiłam właśnie na moim Instagramie. W ogóle zapraszam was cieplutko na mojego Instagrama MuffinArt i jeśli właśnie traficie tam z tego filmiku, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu pod wybranym przez was zdjęciem lub rolką Team Arbuzik i ja przypnę wam serduszko i wyślę całuski. Okej, do Patrycji spytamy ją o twórcę. Ona nigdy nie wyświetliła, więc mam taki w sumie lajcik, a mogę coś dodać też od siebie. Hejka, kręcę odcinek i wiesz co, mam takie pytanko, ponieważ oglądałam cię już jeszcze zanim byłaś w Team X i jestem ciekawa, jaki jest twój ulubiony polski twórca internetowy. I chyba i tak nie odczyta, więc mam luzik. Z tego co widzę, kolejna jest Mona, ale Monie też już strasznie dużo spamowałam i wydaje mi się, że nie opłaca się znowu jej zawracać głowę. Wpiszemy jeszcze Natsu, zobaczę ile wiadomości do Natsu wysłałam. Ale jest... myślisz, że wszystko na odcinek, co nie? No, wybaczcie mi naprawdę, ale to widzowie strasznie chcą, a ja zawsze poświęcam się dla moich kochanych muffinek, bo jesteście najlepszym teamem na całym YouTubie, najsłodszym moim kochanym Team Muffinki. Niesamowite poświęcenie napisać wiadomość. Ja teraz mówię. Co możemy spytać takiego Natsu? Ja nie wiem. Gdybyś mogła mieć jednego zwierzaka. Ale nie może wybrać ani kota, ani psa. Hejka, kręcę odcinek, jestem mega ciekawa, jak jest twoje ulubione zwierzę, ale nie może być to pies ani kot. Okej, i przechodzimy do ostatniej osoby, która jest wypisana w tym komentarzu i tą ostatnią osobą jest Sanach. Wątpię, czy by odpisała, albo oddzwoniła, albo cokolwiek. Sanach. Co mogę ją spytać? Może napisałam sobie, cześć, jestem twoją gąską. To ja kazałem. Nie pamiętam tego. To ja kazałem. Żartujesz, tak, nie ja pamiętałam kazałem. Tego. Co mogę nagrać? Nagraj, nie. Słuchaj, nie, nie gąskiej tak, domu nie. Tak, nagraj. Gę. Dawaj, musisz to zrobić, nie. Dawaj. Nie, absolutnie nie. Jesteś gąską. Na 20 tysięcy łapek w górę. Masz zagęgać. Nie zagęgam. Zagęgasz. Nie zagęgam. Zagęgasz. Słuchajcie, jeśli pod tym odcinkiem będzie 30 tysięcy łapek w górę, do każdego influencera wyślę odgłosy zwierząt. Co? Dobra, miau. Dobra. Okej? Okay? Także 30 łapek w górę i nagrywamy. Miau. I gam. Wiesz co ty powiedziałaś? Nie. 30 łapek w górę i ja... 30 tysięcy łapek w górę, żeby nie było! Dobra, napiszemy teraz do Jaspera i może mi odpisze, nie mam bladego pojęcia, znaczy napiszemy. Nagramy się, nagramy wiadomość głosową. Spytamy go, jaki kolor włosów oprócz jego naturalnego chciałby mieć do końca życia. Okej. Okay. Hejka Jasper, kręcę odcinek i jestem mega ciekawa, jaki kolor włosów oprócz twojego naturalnego chciałbyś mieć do końca życia. Musiałbyś wybrać tylko i wyłącznie jeden kolor. Okej, okay, mamy to z głowy, zobaczymy czy mi odpisze i szybciutko jeszcze piszemy do... Do Marleny? Marleny? A co mam mnie napisać Marlenie? Nie mam zielonego. Marlenia Sójka. Matko nam jej wyświetli chyba. Pewnie tak. Dobra, co mogę, ale coś nie głupiego, Kito, proszę. Nie głupiego? No. Dobra, okej, to już wymyślam. Dobra, Marlena kiedyś miała taką serię na TikToku o żywiołach i może właśnie po prostu coś takiego ją spytam, jaki jest ulubiony żywioł, nawiązując po prostu do tej serii. Hejka Marlena, nagrywam odcinek i w nawiązaniu do twojej serii na TikToku o żywiołach jestem ciekawa, jaki jest twój ulubiony żywioł. Dobra, wysłane. Okej, okay, dobra, to już wszyscy, do których napisaliśmy. Zobaczymy, kto taki mi coś nagra, odpisze, wyświetli. Także widzimy się za chwilę, albo za parę godzin, albo parę dni. Nie wiem, ile im to zajmie, ale widzimy się później. Słuchajcie, bo my właśnie jedziemy na zakupy, co nie? No. Ale nikt nie odpisał, ale Dominik wyświetlił. Co ja mu napisałam? Ups! Słuchajcie, minęło parę godzin i z tego co widzę, kolejne osoby nam odpisały. Odpisała nam Marlena Sojka. Dobra, zobaczmy co takie napisała. Napisała, hejka, ciężkie pytanie, ale chyba ogień. Jestem ciepłolubna i zmarzluch ze mnie spory. To w sumie przybijam ci piątkę, Marlena, ponieważ ja totalnie jestem zmarzluchem. Właśnie teraz siedzę w bluzie, bo jest mi tak strasznie zimno. Bardzo dziękuję, że odpowiedziałaś. I zobaczmy, kto jeszcze nam odpisał. Odpowiedział nam głosówką Yoshi. Aż się boję tego wyświetlić. Poczekaj, tam było anime i było o dziwnie dziku, o mamucie. Jakim dziku? Aha! O mamucie. O mateczko, 27 sekund. No dobra. Czy wszyscy są gotowi? Boję się. Podgłaśnie, ja też się boję. Boję się. Ja się boję. Sorry, pod freezem teraz jestem, ale nie słyszę. O anime pytasz? To w sumie Full Metal, Alchemist, Brotherhood i ten. Atak Tytanów oczywiście. Co tam jeszcze lubię najbardziej? W sumie to nie wiem, co lubię jeszcze bardziej. Wiedźmin anime. O matko, odpowiedziała ona! Ej, ja kocham Full Metal, to jest moje ulubione anime. Czyli po prostu podziękuję za odpowiedź. Ja się nie spodziewałam, szczerze, że nagra głosówkę. I to z podpisznicą.
Czekaj, nagram się, ale ja się zawsze stresuję, jak nagrywam. Dobra. Dzięki wielkie za odpowiedź. A Full Metal Alchemist wersja Brotherhood również jest moim ulubionym. To jest po prostu sztos i kocham to od dziecka. Ale dzięki za odpowiedź. Nienawidzę się nagrywać. Okej, czy ktoś jeszcze nam odpisał? Na ten moment nie. Dominik widocznie może po prostu chciał później mi odpisać na to, jakie konkretne słodycze. Może nie mógł się zdecydować. A pozostali nawet nie wyświetlili. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę i oczywiście piszcie w komentarzach, do kogo napisać dalej. To wy wybieracie najbardziej łapkowany komentarz serduszkowany. Będzie oczywiście w kolejnym odcinku. A my słodziaki, widzimy się. 30 tysięcy, pamiętajcie, 30 tysięcy. Ho, ho. Yeah.